Papież Franciszek został skazany na dożywocie. Dlaczego świat nadal milczy? Skazany na dożywocie Jorge Bergoglio, zwany także papieżem Franciszkiem, jest witany we wszystkich krajach jako bohater oraz nobliwy model wzorcowy chrześcijańskiej moralności. Tymczasem człowiek ten jest uwikłany w najbrudniejszą politykę świata, posiadający czarną plamę z argentyńskiego puczu, wspierający aktywnie wszelkie możliwe zboczenia, wojny i rewolucje, utworzenie wrogiej chrześcijaństwu morderczej organizacji ISIS oraz główny orkiestrator najbardziej nonsensowych doktryn, jak teoria ewolucji, wielki wybuch czy światowe ocieplenie oraz planowany nowy porządek świata. Papież jest także członkiem najbardziej zbrodniczej organizacji świata, Zakonu Jezuitów, która była usuwana z 86 państw, rekord nie do pobicia, uznawany przez wielu jako faktyczny król dzisiejszego szatańskiego świata. Zbliża się właśnie wizyta papieża w Polsce podczas SDM. Zwróćmy uwagę na logo SDM, które także świadczy o szatańskim powiązaniu organizatorów tego ruchu, wspieranego przez papieża. Jest to typowe oko szatana, który ma nadzorować planowany przez Watykan dalszy upadek chrześcijaństwa. Niestety papież wpływa niekorzystnie na losy rasy białej, która za pomocą wymuszonej przez UE masowej inwazji konia trojańskiego islamu przy ewidentnym wsparciu Watykanu dziesiątkuje europejskie chrześcijaństwo przy błogosławieństwie i wsparciu tego wielce niegodziwego człowieka, nazywanego przez wielu imamem Franciszkiem z powodu jego otwartego wsparcia moralnego dla zdziczałych kohort ekstremalnego islamu. Wkrótce miną 2 lata od wydania skazującego wyroku na papieża. Świat ów wyrok zupełnie ignoruje. Ale chrześcijan nie powinien ignorować papieża oraz jego oczywistej ignorancji Bożych przykazań. Papież powinien być nobliwym, dostojnym publicznym wzorem pasterskiej mądrości, dobroci, taktu i miłości do swych owiec oraz osobistego naśladowania Chrystusa, którego powinien naśladować. Niestety nikt nie jest w stanie przypisać mu jakiejkolwiek złych cnót. Na domiar złego człowiek ten został oskarżony i skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości. Zaprotestuj. Pokaż Bogu, że rzeczywiście Go miłujesz i miłujesz Jego przykazania. Pokaż czynem Bogu i ludziom, że miłujesz Boga oraz Jego sprawiedliwość i nie witaj kordialnie skazanego na dożywocie zbrodniarza odpowiedzialnego za wiele nieszczęść świata chrześcijan, który przez kohorty ekstremistycznego islamu jest okrutnie, krwawo zwalczany. Małe chorągiewki z nazwą x.org byłyby bardzo taktownym i grzecznym pytaniem, na które papież ma obowiązek odpowiedzieć. Jeżeli x.org kłamie, podać tę organizację do sądu. Jeżeli mówi prawdę, papież powinien pójść do więzienia. Stała się rzecz wręcz nieprawdopodobna. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że od kilku lat istnieje wielka organizacja ITCCS, czyli The International Tribunal into Crimes of Church and State po polsku, Międzynarodowy Trybunał Przestępstw Kościoła i Władz. Po wielomiesięcznym śledztwie w wielu różnych państwach, jak w Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, w kwestiach masowych mordów dzieci, 25 tysięcy, składania ich w ofierze demonom, porywaniu nieletnich przez TZW, 9 krąg piekła ITCCS wydała następujący wyrok. Oficjalny wyrok sądu ITCCS Bruksela 22 lipca 2014 roku NR 187/20/14/002. Jednomyślny wyrok Trybunału brzmi: 1. Oskarżeni Jorge Bergoglio, Adolfo Pajón oraz arcybiskup Justin Welby zostali uznani winnymi zarzucanych im 2 oskarżeń: organizowanie, wspomaganie oraz aktywnej pomocy w przestępstwach przeciwko ludzkości, w tym morderstw oraz handlu ludźmi oraz osobistego uczestnictwa w rutynowych i rytualnych gwałtach, torturach oraz morderstwach dzieci. 2. Oskarżeni zostali skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia i parolu oraz przepadek ich majątków, własności i władzy. 3. Zaprzysiężeni szeryfowie sądu oraz związane z nimi jednostki bezpośredniego działania ustanowione przez sąd 1 czerwca 2014 roku otrzymały polecenie aresztowania oraz uwięzienia oskarżonych w miejscach przeznaczonych przez sąd oraz do skonfiskowania wszelkich majątków i udziałów. Publiczność jest proszona o wsparcie szeryfów w tej akcji. Sformułowany finałowy międzynarodowy cywilny nakaz aresztu będzie wydany przez sąd przeciwko skazanym osobom w ciągu 48 godzin od tego orzeczenia. Jednomyślny wyrok Trybunału brzmi: 3 oskarżeni, Jorge Bergoglio, Adolfo Pajón oraz arcybiskup Justin Welby zostali uznani winnymi zarzucanych im oskarżeń zbrodni przeciwko ludzkości, w tym masowych morderstw oraz handlu ludźmi oraz osobistego zaangażowania się w owe przestępstwa. Ich wina została w pełni przedstawiona oraz udowodniona w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości przez prokuraturę.
Odmowa oskarżonych do potwierdzenia lub zanegowania aktu oskarżenia zmusiła Trybunał do rozważenia ich milczenia jako aktu przyznania się do przedstawionych zarzutów. Ten precedens udowodnił, że milczenie, którym pozwany odmawia ustosunkowania się do zarzutów w przypadku tak olbrzymiej wagi oskarżeń, stanowi podstawę do wydania legalnego wyroku skazującego oraz ustala władców oraz głów państwa i kościoła za odpowiedzialnych owych zbrodni. W tym precedensie Wysoki Trybunał ustanowiony przez Parlament Anglii uznał, że milczenie głów kościoła oraz państwa odnośnie oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości stanowi akt przyznania się oskarżonych do przedstawionych im oskarżeń. Styczeń 22, 1649. Król tego świata, papież Franciszek, został skazany na dożywocie za zbrodnie przeciwko ludzkości, a niemal cały świat zgodnie milczy. Czy istnieje jakakolwiek logiczna przyczyna wyjaśniająca owo milczenie? Co jest zadziwiające w tej sytuacji, mass media zgodnie milczą i ogólnie dba się o to, aby temat wyroku wobec oskarżonych zabić milczeniem. Owo milczenie jest jednak nadwymiar wymowne i nasuwa się wiele sugestii i pytań w związku z wydanym prawomocnym wyrokiem. Jeżeli papież jest niewinny i nikogo nigdy nie zamordował, sprawa jest niezwykle prosta. Należy aresztować ludzi zniesławiających papieża, ponieważ istnieje odpowiednie prawo w niemal każdym państwie, chroniące obywateli przed zniesławieniem. Jeżeli ITCSS.org kłamie, trzeba postawić tych ludzi przed sądem i zrobić przewód sądowy, który z łatwością udowodni bezpodstawne oskarżenia, a media przedstawią masowe sprawozdania z niezwykle okrutnej akcji sądu, który kłamliwie zniesławił głowy kościołów oraz stanu. Takiego kalibru kłamstwo musi być ukarane. Sąd powinien być pokazowy, aby w przyszłości nikt nigdy nie odważyłby się zniesławiania ludzi na najwyższych pozycjach naszej cywilizacji. W ten przecież sposób najprawdopodobniej oszkalowano nie tylko papieża, ale także byłego generała jezuitów Adolfo Pachona oraz arcybiskupa Canterbury, Justina Welby, głowę kościoła anglikańskiego. Na dokładkę owa organizacja oskarżyła i skazała za identyczne zbrodnie koronę brytyjską, a także rząd Kanady. Nie wiem, jak jest w innych państwach, ale w Australii nie wolno publicznie krytykować królowej Elżbiety. Były nawet skandale tego typu, kiedy nasz premier John Howard dotknął ramię królowej, co jest rzeczą nie do pomyślenia w kwestiach etycznych. Media australijskie i brytyjskie były oburzone i pisano o tym przez ładnych kilka dni. Tymczasem ludzie pod kierownictwem Kevina Annetta z X.org tytułują najwybitniejsze osobistości, jak członkowie korony brytyjskiej oraz przywódców kościołów anglikańskiego oraz kościoła katolickiego, skazanymi zbrodniarzami przeciwko ludzkości. Mówi się o nich, że są mordercami niewinnych dzieci oraz ich masowymi handlarzami wspierającymi pedofilię, prostytucję, porywają dzieci oraz składają niewinne dzieci w nieludzkich cierpieniach szatanowi. Zadajmy sobie kilka pytań. Czy osoby oskarżone i skazane są rzeczywiście niewinne? Dlaczego osoby skazane nie działają tak, jak osoby niewinne i nie domagają się ukarania ludzi zniesławiających najwyższe eszelony naszej obecnej cywilizacji? Dlaczego nie wolno ubliżać publicznie islamowi ISIS, nie można mówić niczego przeciwko mniejszościom narodowym, nie wolno negować Holokaustu, obrażać Żydów, a wolno obrażać papieża, królową i innych ludzi? Istnieje prawo zakazujące tak zwane mowy nienawiści. Nie wolno obrażać gejów czy lesbijek, ale wolno pluć na królową Elżbietę i papieża. Nie wolno negować Holokaustu, ale wolno zniesławiać papieża. Tytułowanie papieża mordercą skazanym na dożywocie w przypadku braku jakichkolwiek dowodów jest oczywistym zniesławieniem i każdy organ ścigania ma pełne prawo do aresztowania osób zniesławiających w bezpodstawny sposób tak wybitne osobistości. Katolicy także nie bronią papieża i nie oburzają o takie bezpodstawne plotki czy oskarżenia. Nie słyszy się także o jakiejkolwiek religii spod parasola Watykanu, która domagałaby się wyjaśnienia owych oskarżeń. Świadkowie Jehowy nic na ten temat, a przecież nazywają Watykan Babilonem Wielkim. Po angielsku także nic na ten temat nie ma. Adwentyści, a przecież tak gorliwie głosili Watykan jako bestię czasów końca. Prawomocny sąd wydał wyrok na ową bestię, a adwentyści także się nie radują. A przecież ADS wydało tyle filmów na temat Watykanu, tyle się napracował prof. Walter Wiff. I nic. Ani słowa, ani śladu radości czy podniecenia z powodu bliskości wypełnienia się tak znaczącego proroctwa. Nie ma także ani śladu oburzenia z powodu fałszywych oskarżeń. Nikt nie nawołuje do akcji aresztowania członków ITCSS.org. Nikt nie nawołuje do jakiegokolwiek śledztwa. Niemal nikt nie cieszy się z wydanego wyroku oraz ewentualności zniszczenia przez Boga wielkiej nierządnicy i bliskości Królestwa Bożego na ziemi. Ale istnieje jedna hipoteza, która zdaje się wyjaśniać ową zadziwiającą ciszę medialną i religijną w tak witalnej kwestii.
A może skazani boją się rozgłosu mediów, które może spowodować masowy napływ wielu innych świadków ich zbrodni w wielu innych krajach? Skoro media milczą, jest także zrozumiałe, że są one kontrolowane przez Watykan i koronę brytyjską, dlatego ich chronią milczeniem. Jeżeli media milczą, zachęcam wszystkich czytelników do masowego rozpowszechniania tych informacji, podawania linku do tego artykułu, przesyłania linku e-mailami, umieszczania owej informacji w każdym możliwym i dostępnym miejscu. Krytycy prawdy twierdzą, że ITCCS jest nielegalny i wyrok ten nie ma żadnego znaczenia. Sprawdź dowody. Europol i ITCCS niszczy szatańskie sieci Watykanu, Monarchii i Cargill. Europejska policja aresztowała ponad 1000 kryminalistów używając dowodów ITCCS przeciwko mafii Ndrangheta oraz katolickiemu szmuglowi dzieci. Według Kevina Annetta arcybiskup Wesołowski jest obecnie pod ścisłą protekcją w Watykanie. W podobnej sytuacji także znajduje się były papież Ratzinger, skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości. Obaj są chronieni przeciwko aresztowaniu przez Interpol oraz chronieni przeciwko oficjalnemu postawieniu ich przed sądem.